No i możesz w to nie wierzyć, ale była taka sytuacja, że przez przypadek jakiś cygan wszedł do mieszkania i wkręcił się na palenie szyszy. Ale zrobiło mu się niedobrze, przewrócił się, narobił nam trochę strachu. No, oczywiście udało się go ucucić. No i podziękował i poszedł. Taka niesamowita historia miała miejsce w naszym miasteczku.